Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku testujemy oczywiście Premix. Jak już pewnie po tytule widzicie, będziemy testować oczywiście Premix do elektronicznego papierosa. Na początku chciałbym Wam powiedzieć, żebyście zostawili oczywiście łapeczkę w górę oraz żebyście zostawili subskrypcję. Ci, co jeszcze mnie nie subskrybują, żeby zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach oraz żeby mnie wspierać i motywować dalej do działania. Pewnie się zapytacie, jaki mam oczywiście smak Premixu. Smak Premixu jest trochę inny niż te, które nagrywałem, bo jest to zielone jabłko. Oczywiście Premix jest od Jack's Aromy. Kupiłem go na stronce chyba e-liquid czy coś takiego, więc spoko. Wczoraj mi dopiero przyszedł, około godziny 17, nawet nie wiedziałem, że kurierzy jeszcze wtedy jeżdżą. Nawet w sumie było już trochę po 17, więc się bardzo zdziwiłem. No ale dobra, oczywiście mamy naszego draga, dwójkę z tym atomizerem, o którym nagrywałem filmik. Jeżeli go nie widzieliście, to będziecie mieli oczywiście w karcie ten filmik wklejony. I oczywiście mamy nasz Premix od Jack's Aromy. Tak on się prezentuje. Jest to 40 ml. Można oczywiście dodać sobie jeszcze tutaj bazę nikotynową lub beznikotynową, jak kto woli. Ja sobie aktualnie tej bazy nie dodałem, ponieważ kiedyś jak kupowałem Premix, dla tych jeszcze, którzy tak się bardzo na tym nie znają, kiedyś jak kupowałem Premix właśnie 40 ml, to powiedziałem po prostu, że no, chcę Premix bez nikotyny. No i właśnie dali mi 40 ml. No i ja się zdziwiłem i widziałem, że tam jest właśnie 40 na 60, tak jak macie na przykład jeszcze bodaj tam, bodajże 100 na ileś tam, nie pamiętam już na ile, przepraszam bardzo, ale no to wtedy wiadomo, że musicie coś dolać, tak? I wtedy się zapytałem, czy muszę po prostu jakąś bazę dolać, nikotynową lub nawet serową, czy cokolwiek. Powiedziano mi, że nie muszę dolewać, więc myślę, że część osób również tak robi, że po prostu kupują Premix 40 na 60, a nie dolewają tej bazy, tylko po prostu palą normalnie od razu, więc no jakby moim zdaniem spoko opcja, bo jakby wiadomo, że jeżeli doleje się bazy, to jest trochę pewnie ten smak też inny i tak dalej, ale no weźcie znowu kupujcie bazy za, nie wiem, za jakieś, ja nie chcę oczywiście tu kłamać i tak dalej, ale no nie wiem, ile baza kosztuje. Ale w tych czasach pewnie, gdzie mamy akcyzę na niestety elektryki i nie tylko na elektryki, bo na płyny i na te akcesoria do nich wszystkie, no to no pewnie dużo. No ale dobra, już bez zbędnego pierdzielenia przechodzimy do oczywiście testu tego Premixu. Oczywiście pierwsze co, to musimy sobie zalać Premix, jakby inaczej, czyli po prostu musimy sobie odkręcić atomizer. Ja jeszcze sobie przyniosę tutaj w razie coś chusteczki, jakby mi się coś tutaj wylewało czy coś, także zaraz wracam. Dobra, ja już jestem, przyniosłem sobie papier kuchenny, no ponieważ ja wolę się zabezpieczyć, żeby później tutaj nie wylewać, wiecie, na stół czy na coś, na jakąś, żeby nie wylać po prostu na serwetkę też tak samo, bo nagrywam w salonie pewnie, jak widzicie, więc po prostu nie chcę tutaj moim rodzicom robić bałaganu. Tym bardziej, że ja też bałaganu nie lubię. Lubię mieć posprzątane, lubię mieć wszystko na tip-top zrobione, żeby było czysto i tak dalej. Więc też dbam o to, żeby moja mama w sumie z moim tatą najbardziej się nie wkurzali, że im tutaj nabrudziłem. No ale dobra. Oczywiście ja już sobie odkręciłem tą górę. Atomizer nie. Tylko górę, przepraszam bardzo, bo się pomyliłem. Tą górę właśnie, w której macie ten ustnik. No i co? No i teraz musimy odkręcić sobie naszą Jack's Aromy. Jeszcze z bliska wam tak bardziej pokażę. O, proszę bardzo.
Oczywiście Wam tutaj pokażę też 40 ml, jak dobrze widać. Oczywiście to mamy opisane, że tam z dala od osób poniżej 18 roku życia. Na szczęście to nie do mnie, ponieważ ja mam 18, więc no, ten produkt jest przeznaczony dla mnie. Dobra, ale ogólnie z tego, co tu chyba można zauważyć, to ja nie wiem, czy jest data ważności. Aczkolwiek nie wiem, bo wczoraj go odpakowałem, to nie widziałem, żeby tu była data ważności. Nie, chyba nie ma. Aczkolwiek moim zdaniem ona powinna być, jak w każdym produkcie. Albo może się jeszcze gdzieś dopatrzę. No dobra, na razie sobie tak zrobimy trochę. I okej, okay, i sobie go otwieramy. Zapach. No tak z zakrętki to tak nie pachnie, ale sobie... Zapach bardzo spoko. No jak w sumie, jakbyście jedli jabłko, tak pachnie. Także wlewamy sobie oczywiście jakoś nie do pełna, bo ja ogólnie jeszcze mam tutaj trochę poprzedniego tego likwidu winogronowego, ale to nic nie stanie, więc sobie zalewamy tutaj. No, poszło, bo coś nie chciało nam pójść. Dobra. Myślę, że tyle starczy. Oczywiście nasza grzałka musi się nasączyć tym nowym smakiem, ponieważ pewnie też część osób jest tu nowa, wiadomo, korzystają dopiero co z takich właśnie elektronicznych urządzeń. I no pewnie nie wiedzą, jeszcze się tak wiecie, nie zaznajomiły z tym, że na przykład no, trzeba czekać 10 minut, na przykład jak jest nowa grzałka, wlewa się nowy liquid i tak dalej, i tak dalej. Także spoko. Ja to rozumiem, że jeszcze niektórzy pewnie tego nie kumają. Ale dobra, 10 minut musimy odczekać. Także co? Czekamy i później próbujemy. Widzimy się za 10 minut. Dobra, a więc już możemy oczywiście testować nasz premix. Bo już się wszystko tutaj zrobiło, także testujemy. Szczerze powiem Wam, że coś tam czuć to zielone jabłko, ale jeszcze jednak nie za bardzo. Ale zadymuwa, ja pierdzielę. Jeszcze jednak nie za bardzo, ale tak już po prostu jest czasami, że trzeba trochę zawsze tych, ja nie mówię, żeby wlewać, nie wiem, co minutę olejku, ale po prostu trzeba pierwszy raz trochę przepalić tą grzałkę, jak się wleje ten olejek. Później jak się skończy olejek, to dolać. I za drugim, czy tam za trzecim razem powinien już ten smak być bardziej odczuwalny. Ja premix od Jack's Aromy, zielone jabłko, oceniam na takie 7 na 10, myślę. Ponieważ ten smak nie jest tak idealnie wyczuwalny, jak to było wyczuwalne w winogronu. Na przykład od... Boże, od kogo ja miałem to winogrono, co ostatnio nagrywałem? Od Los Aromatos chyba, czy jakoś tak? Nie, Los Fantos? No dobra, mniejsza to, ale jakoś tak to szło, ta nazwa. Także no, nie jest ten smak na pewno odczuwalny, tak jak mówię, tak jak w tych moich poprzednich remixach i tak jak w tym, co miałem, ten winogrono. Także no... No wiecie, no 7 na 10, tak jak mówiłem. Oczywiście tutaj wczoraj też czyściłem tego papierosa. To też oczywiście patrzyłem sobie na grzałkę. I oczywiście moja grzałka już trochę się robi taka, widać, że no, że taka czarna się robi, że po prostu już powoli jest ta spalenizna widoczna. Ale póki co nie było tragedii. I stwierdziłem, że no jeszcze ona pociągnie trochę.
Na pewno może, nie wiem, do soboty, akurat w sobotę albo jutro może nawet pojadę sobie po prostu kupić nową grzałkę i wtedy myślę, że smak będzie bardziej odczuwalny, ale nie ma tragedii. Także co, 7 na 10, jeszcze sobie weźmiemy z dwa buchy. Dobra, ja się z wami żegnam, bo jest to już niezła zadamowa. Z wami się żegnam. Zostawiajcie łapki w górę oczywiście, zostawiajcie subskrypcję, nowi widzowie. Oczywiście z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia o najnowszych filmach moich. I co? Zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama, MikiSobczyty. Zapraszam was oczywiście też na moją grupkę na Facebooku, Ziomki Mikiego. I na moją stronę MikiSobcz Design, na której od czasu do czasu wstawiam jakieś nowe grafiki i możecie również tam u mnie zamówić też grafikę, którą wam wykonam. Także co? Do zobaczenia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!